Suisse. Questo Wśród mocnej ciszy Thank you.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Anioł zwiastuje światu wielką radość. Narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Spełniły się zapowiedzi proroków. Syn został nam dany. Tej nocy Bóg przychodzi do nas w bezbronnym dziecku. Zechciał być nam tak bliski, że staje się jednym z nas, podobnym we wszystkim oprócz grzechu. I rodzi się w Betlejem, w domu chleba. Ta łaska Boga, jak pisze święty Paweł, niesie zbawienie wszystkim ludziom. Uczestnicząc w tej mszy świętej, zasłuchani w Słowo Boże i przyjmując Jezusa w chlebie życia, zechciejmy Bogu wyrazić wdzięczność za Jego Syna, który przyjął ludzką naturę, abyśmy mogli mieć udział w Jego bóstwie. Bogu złożę ofiarę za zmarłego Bartosza Cerkowniak, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tajemnicach naszego zbawienia, przeprośmy za grzechy. Panie, którego narodzenie zwiastują nam aniołowie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przychodzisz do nas jako bezbronne dziecko, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który dajesz nam udział w swoim bóstwie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Gdy się Chrystus rodzi, Panie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują bezlitwa. Jak się weselą, że pociągną na to. Rozłamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemiężce, jak w dniu porażki Midianitów. A błędzie nam się narodziło. Syn został nam dany.
Na jego barkach spoczął władzę. Nazwano go imieniem przeciwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Ze wzrostem jegoś Pana zastępów tego dokona. Oto słowo Pańskie, Boże. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemia cała. Śpiewajcie Bogu, sławcie Jego imię. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto słowo Boże. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stanem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieruszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, ten wieczór wigilijny, w tę noc Bożego Narodzenia wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam. Tak niedawno wielu spośród nas bawiło się na Andrzejkach. Przed oczyma mamy jeszcze pierwszą świecę zapaloną na adwentowym wieńcu, która oznajmiała, iż rozpoczynamy duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia. Czas biegnie nieubłaganie. Kolejny adwent w naszym życiu już przeminął. Każdy z nas sam rozsądzi, jak żeśmy go przeżyli. Czy był to tylko czas pogoni za prezentami, ulepania reklamom, które mówiły, co zrobić, aby Boże Narodzenie było magicznym świętem. Wigilia Bożego Narodzenia to dzień, który wszystkim nam kojarzy się ze spokojem, z wodą, odniosłą taką atmosferą domową, która udziela się wszystkim. Wigilia w sercach złamanych życiowymi doświadczeniami wzbudza nadzieję na to, że może być kiedyś w przyszłości lepiej. Ten dzień uświadamia nam, jak ważna jest miłość w domu, zgoda, wzajemny szacunek. Dla większości z nas jest to nie tylko takie nostalgiczne wspomnienie dzieciństwa i rodzinnego domu, lecz uświadomienie sobie na nowo, jak ważni w naszym życiu są najbliżsi. Nasza rodzina, z którą zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej, a z którymi się tak często kłócimy o jakieś tam bzdury. Zachłyśnięci kupowaniem prezentów i magią świąt, zapomnieliśmy, jakie jest źródło tej wyjątkowości tego czasu. Zapatrzeni w najnowsze trendy bożonarodzeniowych ozdób, być może przeoczyliśmy powód świętowania, bo dla wielu pozostała pusta, wręcz plastikowa tradycja. Opłatek, wieczerza, prezenty, choinka, odświętny strój i to wszystko. Lecz właśnie to nie wszystko, siostry i bracia. Wyjątkowość tego czasu nie wynika z choinki, opłatka i prezentów. To jest szczególny wieczór, nie dlatego, że spożywamy wtedy najbardziej uroczystą kolację. Te wszystkie zewnętrzne, jakże piękne i wartościowe tradycje są podkreśleniem i uszanowaniem prawdy, którą przynosi Boże Narodzenie. Bo Bóg przychodzi na ziemię, przychodzi na ten świat, aby wyrwać nas z niewoli samouwielbienia. Syn Boży przyjmuje naszą naturę, aby będąc podobnym do nas, towarzyszyć nam na naszych życiowych drogach. Jezus Chrystus rodzi się w Betlejem, aby dać nam to właśnie wszystko, czego świat nie potrafi nam dać. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Te słowa, kochani, rozbrzmiewają dzisiaj w środku nocy we wszystkich katolickich świątyniach. Bóg wkroczył w dzieje człowieka, aby obdarować nas tym, czego nam najbardziej brakuje. I co ciekawe, wcale nie jest to podwyżka, samochód, czy tam lepszy sprzęt AGD. Nie są to najbardziej nawet wymarzone prezenty i zawodowy awans. Można bowiem to wszystko mieć, a wciąż czegoś pragnąć i tęsknić. Można to wszystko posiąść, lecz pewnego dnia i tak to trzeba będzie porzucić. Każdy z nas potrzebuje przede wszystkim miłości. Każdy z nas potrzebuje, siostry i bracia, darowania popełnionych grzechów. Każdy z nas pragnie pokoju, zgody i
takiej świadomości, że naprawdę warto być dobrym i kochać. Każdy z nas pragnie wiary w to, że śmierć nie jest kresem, a po śmierci za życie pełne wiary, wysiłku, nawracania się i pokuty oraz bezinteresownej miłości bliźniego czeka na nas życie wieczne. Dlatego właśnie dzisiejszy dzień jest taki szczególny. Dlatego w naszym domu jest choinka, wigilijna, wieczerza i prezenty. I nie zapominajmy o tym. To nie są magiczne święta. To nie jest święto karpia, barszczu czy choinki. To nie jest festiwal żadnych piosenek o śniegu i renifera. Rozpoczynamy piękny czas świętowania, rodzinnych spotkań i w sposób bardzo świadomy zauważamy, że kolejny rok mierzony od świąt do świąt przeszedł bardzo szybko. Czas biegnie niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy się nam to podoba, czy się nie podoba. Należy zatem nie zmarnować tego czasu, który jeszcze jest przed nami. Święta Bożego Narodzenia, kochani, to bardzo miły i wyczekiwany czas. Wydaje się, że przez wszystkich ludzi, tych wierzących, ale i tych, którzy za bardzo o Panu Bogu na co dzień nie myślą. Czekamy na te chwile, ponieważ dają nam one możliwość, by pod koniec roku spojrzeć wstecz i bardzo urokliwie zatrzymać się nad przyszłością. To właśnie teraz składamy sobie życzenia, jednamy się z bliźnimi i myślimy o tym, co Bóg nam da w nadchodzącym czasie. Przyzwyczailiśmy się już do opisu narodzenia Pana Jezusa, nawet nie zastanawiamy się nad tym, czy On przyszedł w grocie, czy w szopce. Po prostu wiemy, że fakt zaistniał. Nie staramy się podejmować dyskusji. Wydaje się, że tylko najmłodsi są zszokowani tym, co się dzieje w Kościele. Dzieciątko, pastuszkowie, owce. Dla dziecka ta sytuacja staje się bardzo rzeczywista. Zwykła gipsowa figurka Pana Jezusa zaczyna w świadomości dziecka żyć jak człowiek. Pamiętam z kamienia pomorskiego taką urokliwą chwilę, kiedy po skończonej mszy świętej pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia młodzi rodzice z dzieckiem podeszli do świątecznej dekoracji ze żurkiem i mały chłopiec po chwili wpatrywania się w dzieciątko zaczął do tego dzieciątka machać swoją rączką. Machał do Pana Jezusa. Gdy rodzice chcieli iść do domu, ten mały brzdąk zaczął krzyczeć, że on zostaje, bo tutaj Panu Jezusowi jest zimno i on tu musi być. Wszyscy zareagowali, kochani, uśmiechem, a malec płakał i bił swojego tatę, który na siłę zabierał dziecko od dekoracji. Ta pozornie komiczna scena pokazuje, jak bardzo człowiek może realnie pokochać Jezusa. Oczywiście dziecko nie odróżniało świata realnego od Pisma Świętego, od Biblii, ale to pokazuje dziecięcą ufność Panu Bogu. Wydaje się nam dorosłym, że tego takiego podejścia u nas brakuje. Można przecież pozostać na etapie kolekcjonowania doraźnych wrażeń, można być jedynie konsumentem, można interesować się tylko sobą i niczym więcej, ale wtedy pojawia się duże niebezpieczeństwo, że czas, który dostaliśmy, przecieknie nam przez palce. Jezus przychodzi w ciele dziecka, by nadać sens naszym działaniom, pracom, zadaniom, które podejmujemy. Bo tak wiele rzeczy zabiegamy w tym życiu codziennym, bo chcemy coś osiągnąć, a obecność Jezusa nadaje tym osiągnięciom sens. Człowiek pozbawiony relacji do Pana Boga traci sens swojego życia. Nie da się zbudować przyszłości na pustce, którą jest przepełnione życie. Nie da. Każda z religii i kultur potwierdza, że Jezus naprawdę żył na tym świecie. Oczywiście niektórzy próbują negować jego bóstwo, ale to zupełnie inny temat. Kiedyś w programie pani Elżbiety Jaworowicz, tak było, tak jest, został pokazany bardzo osobliwy reportaż o matce samotnie wychowującej niepełnosprawnego syna. Kiedy oglądałem ten reportaż, miałem wrażenie, że to ja jestem tym niepełnosprawnym, a nie ten chłopiec. Otóż urodził się on, ten chłopak, bez rąk i z jedną nóżką krótszą, ze słabo trzymającymi się żebrami, które mogą przebić płuca. Dramat, bo w domu brak odpowiednich warunków. Nie ma łazienki, pieniędzy, nie ma jedzenia. Skrajna sytuacja, która odbiera chęć do życia. A jednak w tym młodym życiu, w tym chłopaku, jest niesamowita wola walki o lepsze jutro.
I emitowany program pokazuje życie tej dwuosobowej rodziny i wypowiedzi bohatera, tego chłopaka, który uspokaja płaczącą mamę słowami: tyle przeszedłem, to i to przejdę, nie martw się. To zrobiło wrażenie naprawdę niesamowite. Dzisiaj oni mają już pięknie wyremontowany dom, podwórko, łazienkę dostosowaną do potrzeb chłopca i chleb nie tylko na dziś, ale i na jutro. Bardzo mocny reportaż o sile ludzkiej miłości, o czasie, który został wykorzystany najlepiej, jak tylko było można. Ludzie dobrego serca po tym reportażu podzielili się groszem, a oni to uczciwie wykorzystali i dzięki temu ich życie się zmieniło. Właśnie tak działa, kochani, Pan. Pragnie nas przemienić poprzez dzieciątko, które daje nam pod swoją opiekę. To, jaki będzie finał tego Bożego Narodzenia w Twoim życiu, w moim życiu, zależy tylko od każdego z nas. Można nie mieć wiele, tak jak to było w tym reportażu, a można osiągnąć wszystko. Można też mieć wszystko i pozostać z niczym. Planując swoje życie, planujmy je w obecności Pana Boga, w obecności tego dzieciątka, którego narodziny dla świata dzisiaj świętujemy. Ta obecność potrafi zdziałać cuda nawet w sercu, które pozornie nie chce mieć z nim nic wspólnego. Bo raz na rok można się jeszcze wzruszyć. Można się poddać sentymentalnemu nastrojowi choinki, światełek, szopek, prezentów i kolęd i wigilijnych wieczerzy. A później znowu wracać do tej szarej rzeczywistości, w której zobaczyć Bożą miłość niesłychanie jest trudno. I Bóg to doskonale wie. Dlatego sprawił ten fantastyczny cud Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej. To jest Betlejem. Każda część święta to jest Boże Narodzenie. Ten niepozorny okładek biały staje się ciałem, chlebem, który daje życie wieczne. I zobaczcie, tacy zwyczajni księże jak my dostali tę władzę od samego Chrystusa i w naszych rękach, po wypowiedzeniu słów konsekracji, chleb staje się ciałem. Tak jak zwyczajnie Józef i Matka Maryja. Kochani, uczestniczy tej świętej liturgii, dobrze, że jesteśmy dzisiaj w tak licznym gronie. Jednak prawdziwą wiarę poznać zawsze jest potem tej cotygodniowej Eucharystii. To jest dopiero tajemnica tajemnic. Bóg przychodzi, rodzi się na ołtarzu, w naszym parafialnym kościele, w tym nowobudowanym. Ten sam Bóg, który przyszedł w Betlejem w takich niepozornych warunkach, w takich niepozornych okolicznościach. Nie szukajmy Pana Boga gdziekolwiek indziej. Nie szukajmy Boga w herodowych pałacach, bogactwie, brutalnej sile, ustawienia życia czy przyjemności. Tam Boga nie ma. Gdyby Bóg narodził się w triumfie, fanfara, gdyby dolary i euro rozdawał na sianku, całe Betlejem zleciałoby się do złomu. A przyszli, jak słyszeliśmy, tylko pasterze i trzej królowie zechcieli na to ruszyć. Bo im gwiazda pokazała drogę, bo im anioł powiedział o tym Bożym Narodzeniu. Nie wyśmiewajmy wiary Kościoła w tę przepiękną noc Bożego Narodzenia. Dlatego proszę Was, bracia, na świętą betlejemską miłość boską, proszę w imieniu Ewangelii i wiary naszego Kościoła, proszę i życzę, nie odchodźmy od Betlejem, nie odchodźmy od Mszy Świętej, bo tam jest miłość. Będą chcieli oderwać nas od stajenki, mówiąc, że Bóg jest daleko, że pieniądz wygrywa, że u choroda jest lepiej, że na zachodzie wygodniej, że z używkami wesele, ja z kolegą o imieniu lub co chce tam bezstresowo i na luzie. Nie uciekajmy od Betlejem, bo w miłości jest siła naszej wiary. To nie są sentymenty. Bo kto nie zapomni o Betlejem, ten cały rok będzie dzielił się jak pasterze radością spotkania z Bogiem. Z Bogiem ten na każdej mszy świętej będzie przeżywał nieustanne Boże Narodzenie i nigdy już nie będzie samotny. Amen. Powstańmy, proszę. Złożymy teraz sobie wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas chodzi i dla naszego zbawienia. Zstąpił z nieba i ze sławą Ducha Świętego przyjął ciało zbawienia dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas, pod Ojcu wszelkie wody, został pomęczony i krzyżowany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jako z nieba i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie w Ojcu. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna nachodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W noc Bożego Narodzenia aniołowie zwiastowali ziemi pokój, pełni radości z obwieszczonej nam dobrej nowiny, zanieśmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby z radością obwieszczał światu, że narodził się Jego Zbawiciel. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za narody świata, targane konfliktami, aby narodzenie Chrystusa przyniosło im pojednanie i pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby w święta Bożego Narodzenia serca Polaków żyjących w kraju i za granicą napełniały się wiarą, nadzieją i miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za bezdomnych, samotnych i chorych, aby tej nocy doświadczyli bliskości Boga, który przychodzi do nas w ludziach o dobrym sercu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za naszych zmarłych, Bartosza Cerkowniak, szczególnie za tych, którzy po raz pierwszy zabrakło przy wigilijnym stole, aby Pan Bóg dał im radość nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nas, abyśmy umocnieni chlebem życia zanieśli radość z narodzenia Jezusa wszystkim, którzy jej potrzebują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, którego wydała na świat Maria Panna. Wysłuchaj naszych modlitw i obdarz ludzkość swoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Wyborem serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne nam sprawiedliwe. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśnił oczom naszych duszy nowy blask Bożej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dziękuję.
dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem pień krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o Bartoszu, który zasnął z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełny wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący.